wiesz, które są moje targi e-handlu. Jestem tu już 6. rok, więc tak naprawdę jakby odliczyć tą covidową przerwę, to myślę, że jest 10. edycja co najmniej. Także mogę powiedzieć, że jestem taką wyjadaczką już całą tutaj e-commerce'ową, targową. Myślę, że to jest fajny event dla każdego, kto szuka rozwiązań dla e-commerce, czyli jeżeli masz sklep mały, duży, szukasz usprawnienia dla swojego e-commerce'u, szukasz metod płatności, hostingu, tak naprawdę cała ta branża jest tutaj zgromadzona w jednym miejscu offline, z każdym możesz porozmawiać. TPay to operator płatności dla e-commerce i dla innych usług online. Wprowadzamy swoją bramkę płatniczą, w której są metody płatności, takie jak płatności odroczone, które niedawno wprowadziliśmy, Blik, Apple Pay, Google Pay, niezliczona ilość tak naprawdę metod płatności, które oferujemy naszym klientom. Głównym naszym celem jest dbanie o czas użytkownika, a także o kwestie bezpieczeństwa, czyli chcemy wprowadzać metody płatności, które usprawniają cały proces w e-commerce, a także jednocześnie dają to poczucie bezpieczeństwa, że klient ma pewność, że ta płatność zostanie zrealizowana i jego pieniądze nie pójdą na marne. Przy wyborze bramki płatności przede wszystkim powinieneś się kierować kwestią bezpieczeństwa. Naszym głównym partnerem strategicznym jest Bank Pekao S.A., czyli duża instytucja. Działamy pod KNF-em, także wszystkie kwestie bezpieczeństwa są u nas udokumentowane. Jest to w 100% bezpieczna metoda płatności. A także myślę, że bardzo istotne jest dostępność metod płatności, tak? Czyli te najpopularniejsze. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, kto jest Twoim odbiorcą, jaki jest Twój target, jakie metody płatności są preferowane przez Twoich użytkowników i dopasować bramkę płatności do nas. Ważne jest, żeby ona była też dostosowana do mobila i do desktopu. Nasza bramka jest dostosowana zarówno do tej formy, jak i do tej, także myślę, że spełnia oczekiwania większości użytkowników. Myślę, że przede wszystkim poznać swoich odbiorców i dokładnie przeanalizować oferty wszystkich operatorów płatności, wszystkich hostingów, czyli właśnie na przykład przyjechać na targi e-handlu, porozmawiać z każdym z tych operatorów i zobaczyć, która metoda, która bramka jest najbardziej dostosowana do nas. Więc przede wszystkim dostosować wszystkie oferty do siebie. Myślę, że ogromne. Przede wszystkim, jak już wspomniałam i wspominam to zawsze, kwestie bezpieczeństwa. Co z tego, że masz nieskończoną ilość metod płatności, jeżeli są one niebezpieczne, bo są osadzone na niezaufanym hostingu, tak? W momencie, gdy masz dobry hosting, to jest absolutnie baza pod każde inne działanie. Więc to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, na którą powinno się zwrócić uwagę, tworząc swój e-commerce.